były, a Mishima. A wy już skrybek. Jesteśmy grupą z warsztatów terapii zajęciowej w Oleśnie. Przybyliśmy tu w liczbie 13 osób. Są to osoby niepełnosprawne. Właściciel cmentarza, dzierżawca cmentarza jest naszym przyjacielem od lat. On pomaga nam, my przychodzimy pomagać jemu. A co robicie dzisiaj? Dzisiaj sprzątamy aleje nieznanego żołnierza, niemieckich żołnierzy, których rodziny nie opiekują się grobami z racji tego, że najczęściej nie wiedzą, gdzie leżą ich synowie. A my jako, można powiedzieć, wolontariusze w tym momencie chcieliśmy po prostu pomóc utrzymać cmentarz w czystości. W takim tempie.